Jeremi Jędrzejkowski, witam Państwa w wirtualnym studiu Rzeczpospolitej. Moim i Państwa gościem jest dziś Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku, a także prezes Unii Metropolii Polskich. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, witam pana redaktorze, witam Państwa. 27 maja cała samorządowa Polska świętowała piękną rocznicę 30-lecia pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych. Jest to także okazja do podsumowania, ale także spojrzenia w przyszłość i rozmowy o czekających samorządowców wyzwaniach. Zacznijmy może od tego spojrzenia na minione lata. Panie prezydencie, jak z perspektywy 30 lat samorządu ocenia pan zmianę w Białymstoku? Ja bym powiedział tak, że to chyba najlepsze lata w ogóle w historii naszego miasta. Takich lat chyba nie było nigdy. A szczególnie ja patrzę z perspektywy ostatnich 14-15 lat. Od 14 lat prawie jestem prezydentem Białegostoku. Te pierwsze 15 lat to były takie próby, było dużo problemów, były strajki. No, jeszcze nie udało nam się jakby wejść na tą ścieżkę rozwoju. Dopiero od 2006 roku no, nastąpił taki prawdziwy dynamizm rozwojowy. Było to związane z kilkoma przyczynami, no, niektórzy to łączą z moją osobą, ale to nie do końca jest uprawnione. Najbardziej to przysłużyły się do tego środki europejskie, no, ale musieliśmy umieć je wykorzystać. Czyli tak, ja jeżeli chodzi o minione 30 lat, patrzę z ogromną dumą i będę zawsze podkreślał, że samorząd terytorialny, ale ten na początku gminny, później powiatowy i wojewódzki, to największe osiągnięcie naszych przemian, naszej transformacji. Ale jeżeli chodzi o przyszłość, patrzę z niepokojem. Do przyszłości za moment przejdziemy. Jeszcze chciałem spytać o to, bo w badaniach jakości życia w miastach europejskich Białystok wypadł najlepiej w Polsce. No, taki wynik przecież nie bierze się z niczego. Co się na niego złożyło, panie prezydencie? Tak, to przede wszystkim jakby tchnięcie nowego ducha w miasto. Białystok nie miał centrum, nie miał rynku. Mój poprzednik, co prawda, miał pewien rysunek, bo takie podpowiedzi były, takie żądania były, ale jeden krok do przodu, dwa kroki do tyłu, nie podjął nigdy decyzji, żeby tę inwestycję realizować. Ja to od razu, to była jedna z moich pierwszych decyzji i muszę powiedzieć, że tutaj było pierwsze zderzenie ze ścianą, bo przyszły trzy osoby, w tym była radna, i przyniosą mi 3000 podpisów przeciwko tej inwestycji. Więc troszkę byłem tym zaskoczony, ale byłem jeszcze świeży, to nie był jeszcze cały miesiąc mojego urzędowania, więc jeszcze tego samego dnia zwołałem naradę również i architektów i powiedziałem, żeby przyspieszyć ten proces z uwagi na to, że jakby ten opór może narastać. On był irracjonalny, ale ludzie po prostu się przyzwyczaili do takiej swojej siermięgi. W tej chwili jest to oceniane jako jedna z pierwszych, ale najlepszych decyzji i w tej chwili mamy centrum, mamy salon. I od tego zaczęło się to nowe tchnienie, nowy duch miasta. Ludzie zaczęli być po prostu dumni z Białegostoku. Powstał salon, w którym się zaczęli spotykać. No ale oprócz tego oczywiście w ciągu tych 14 lat 5 miliardów złotych inwestycji. To po prostu musi być widać i to w różnych dziedzinach. Najbardziej oczywiście widać tą infrastrukturę, ale po prostu wzrosła jakość życia. My mamy i rowery miejskie, prawda, ale też wysoki poziom kultury, jeżeli chodzi o imprezy kulturalne, czy też placówki kultury. Tutaj trzeba wspomnieć nie miejską, ale marszałkowską instytucję, a mianowicie Opera i Filharmonia. To też jakby podnosi prestiż miasta. Mamy piękny stadion, mamy Park Naukowy Technologiczny, strefę przemysłową. I to wszystko spowodowało, że oprócz, jeszcze bardzo zadbałem o wygląd miasta, o jego czystość, o zieleń. I to spowodowało, że ludzie po prostu poczuli dumę ze swojego miasta i zaczęli po prostu głosować, że jest im tu dobrze. Wymienił pan tutaj kilka
inwestycji, ale jakie były te najważniejsze na przestrzeni ostatnich lat w Białymstoku? Pewnie to głównie infrastrukturalne, ale może nie tylko. Było ich sporo, ale które Pana zdaniem są najważniejsze? Tak, na każdą kadencję była jakby taka jedna kluczowa inwestycja. W pierwszej to był rynek, później stadion, w trzeciej to była spalarnia, którą wybudowaliśmy. Tylko 6 w Polsce udało się wybudować. W tej chwili nie mamy problemów z gospodarką odpadami. Odpady u nas są jedne z tańszych w kraju. Jeżeli powiem, że tona odpadów to 230 zł na bramie, gdzie już w tej chwili, jak ktoś chce komercyjnie, żeby ktoś przejął odpady, to jest ponad 1000 zł. I także wiele dalej. No i plus do tego oczywiście cały system drogowy, między innymi taka wewnętrzna, ale po zewnętrznych granicach miasta obwodnica 28 km, która została w ubiegłym roku skończona piękną, niezwykle malowniczą trasą niepodległości. To jest ogromna duma z tego, że mogliśmy to zrobić. No i ale też przybyło miejsc pracy, to nie ulega wątpliwości. To było też bardzo ważne. Zaczęli się interesować inwestorzy, zaczęło przybywać miejsc pracy też w BPO, czyli Business Process Outsourcing, mimo że naszego peryferyjnego położenia, ale też droga do Warszawy została zbudowana, to można ją nazwać spokojnie drogą życia. Zbudowaliśmy mały port lotniczy, który 21 maja został wpisany już do Światowego Rejestru Portów Lotniczych i mogą tam lądować małe samoloty, a jednocześnie nie generuje to kosztów utrzymania, tak jak w przypadku lotniska regionalnego, a więc jesteśmy, że tak powiem, nie jesteśmy zbyt zamożni, skromnie, na miarę swoich możliwości, ale w taki sposób, aby wszystkie te inwestycje służyły mieszkańcom. Ale aby samorządy mogły inwestować i mogły pracować nad poprawą jakości życia mieszkańców, ale także atrakcyjnością powodującą, że nie tylko mieszkańcy nie będą odpływać, ale jeszcze pojawią się nowi, no to przede wszystkim muszą mieć stabilne źródła finansowania według zgodnego głosu samorządowców. Tutaj wydaje się leżeć główny problem i to główne wyzwanie dzisiaj dla samorządów na przyszłość. Proszę Państwa, nie wiem, co jest w głowie Jarosława Kaczyńskiego, ale to, co się dzieje, to zakrawa na celowe niszczenie samorządów. Dlatego, że my często jesteśmy okrzykiwani jakby wrogami, wręcz wrogami ludu, można by powiedzieć. No, ostatnia wypowiedź pana prezydenta Dudy, który mówi: ja i rząd to emerytura 13, a podwyżka śmieci to samorządy. No jest to absolutnie skandal. Są to słowa skandaliczne, dlatego że samorządy nie zarabiają na odpadach, a wzrost cen jest spowodowany właśnie działaniami rządu, które no, nałożyły na nas takie, a nie inne obowiązki związane chociażby z segregacją i tak dalej. I te ceny po prostu musiały wzrosnąć, bo system musi się samofinansować, więc my na tych odpadach, nawet jak one będą w takiej cenie, po prostu na tym nie zarabiamy. No i ale też z jednej strony oczywiście rozwiązania, które powodują, że ludzie zapłacą nieco mniej podatków, ale to są, no jeżeli ktoś zapłaci od, powiedzmy sobie, nie wiem, 2000, 1% mniej podatku, to ma tam 20 zł tej ulgi. A my, dla nas zbiera się to po prostu w grube miliony i już za marzec PIT o 15% mniejszy niż w ubiegłym roku i o 25% mniejszy niż 2 lata temu, a już kwiecień to 41% mniej wpływów niż w ubiegłym roku. Jak to nazwać inaczej niż destrukcyjnym niszczeniem tkanki finansowej samorządu i nie zanosi się za bardzo na poprawę tej sytuacji? Jakie widzi Pan tutaj rozwiązania? I spytam tutaj Pana w podwójnej roli, zarówno jako prezydenta Białegostoku, jak i przedstawiciela Unii Metropolii Polskich. Jakie są propozycje samorządowców? Co tu można zmienić? Myśmy mieli i spotkanie online z premierem i tutaj była jednoznaczna deklaracja braku pomocy, bezpośredniej pomocy finansowej.
teraz spotkania i online, ale również i osobiste z panią wicepremier Emilewicz, my apelujemy, właściwie już nie prosimy o pieniądze, bo wiemy, że tych pieniędzy po prostu zwyczajnie nie ma. W kasie państwa też nie ma, bo coraz większe wydatki, a wpływy będą mniejsze zarówno do kasy samorządu, jak i do kasy Skarbu Państwa. My apelujemy, żeby rozluźnić nam gorset finansowy, a mianowicie artykuł 242 i 243 ustawy o finansach publicznych, żebyśmy po prostu mogli, mówiąc bardzo otwarcie, mogli się po prostu więcej zadłużać, bo inaczej nie przeżyjemy. Oczywiście liczymy na to, że wyjdziemy z tej pandemii, że gospodarka wróci na ścieżkę wzrostu i wtedy już tego zadłużania nie będzie i będziemy mogli powoli spłacać te zaciągnięte kredyty. Ale jeżeli ten gorset nie zostanie rozluźniony, to większość samorządów nie będzie w stanie uchwalić budżetu na rok 2021 z uwagi na to, że nie będzie spełniało kryteriów finansowych czy dotyczących czy to poziomu zadłużenia, czy też nadwyżki operacyjnej. Co jest dla takiego miasta jak Białystok właśnie w kontekście chociażby przygotowywania budżetu największym wyzwaniem? Gdzie są największe potrzeby finansowe i z czym może być w tej chwili największy problem? Problem jest oczywiście z finansowaniem oświaty. Mimo, że jest to zadanie rządu, a zlecone tylko, my powinniśmy otrzymywać finansowanie w 100%, to jednak otrzymujemy w niecałych 70% i ono cały czas ten odsetek spada. Rok 2020 to koszty oświaty 800 milionów złotych, dotacja, czy też subwencja oczywiście oświatowa, bo to tak się poprawnie nazywa, subwencja oświatowa nieco ponad 500 milionów złotych, czyli 300 milionów z własnego budżetu. I to może być taki pierwszy problem z tym, że w pewnym momencie zabraknie nam na wypłaty nauczycielom i to już będzie lawina, więc od tego to jest najważniejsze wyzwanie. Z innymi byśmy sobie poradzili, chociaż oczywiście ogromnym wyzwaniem jest również transport. Dopłacamy do kosztów transportu. W tej chwili tak naprawdę w połowie, a czasami w niektórych miastach nawet w 70% spadły wpływy z biletów, a koszty też minimalnie spadły, ale minimalnie, bo rozkłady są tak zwane sobotnie, a nie codzienne, ale mimo wszystko to ta luka się bardzo tutaj pogłębia. Czyli tak, zwiększone wydatki chociażby na COVID, prawda, w różnego rodzaju działaniach. Dajemy ulgi przedsiębiorcom, tym, którzy na przykład dzierżawią u nas lokale. Jeżeli spadły im obroty, to proporcjonalnie do spadku obrotów płacą mniejszy czynsz. W ostatni poniedziałek Rada Miasta przyjęła uchwałę o 50-procentowym obniżeniu płatności za ogródki, te, które no już w tej chwili od 18 maja się otworzyły. Więc z jednej strony oczekiwanie, że miasto pomoże, a z drugiej strony zmniejszone wpływy. I te nożyce po prostu się rozwierają. Już na jesieni, czy też no, zimą będziemy odczuwali bardzo mocno skutki tego, co się w tej chwili dzieje. Czego w tej sytuacji życzyć samorządowcom, bo ta przyszłość no, rysuje się dość niepewnie. Rysuje się bardzo niepewnie, rysuje się w czarnych barwach. Tak naprawdę nam trzeba życzyć przeżycia, żebyśmy przeżyli powiedzmy sobie dwa kolejne lata, ale też żebyśmy nie byli niszczeni przez instytucje rządowe, żebyśmy nie byli oskarżani, żebyśmy byli traktowani jako partnerzy, jako samorządowcy, a nie jako wywrotowcy, co jest oczywistą nieprawdą, bo realizujemy wszystkie ustawy, które rząd, które Sejm do tej pory przyjmował, a nie jesteśmy traktowani po partnersku, jesteśmy traktowani politycznie. I jeżeli nie będzie tego współdziałania, to ten ogromny sukces, który do tej pory osiągnęliśmy jako samorządy, ale nie jako prezydenci, tylko społeczności lokalne, będzie po prostu zaprzepaszczony, zniszczony i trzeba nam życzyć tego, żeby ten trend, który jest w tej chwili, się odwrócił.
Do tego właśnie życzymy. Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku i prezes Unii Metropolii Polskich, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję, że mogłem w ten wirtualny sposób gościć w Państwa redakcji, no i za jakiś czas pewnie w domach Państwa czytelników. Dziękuję, wszystkiego dobrego i powodzenia również wolnej prasie. Dziękuję. Jeremi Jędrzejkowski, do usłyszenia. Do widzenia.